momencie, kiedy zaczyna się robić jesień. A to już będzie za chwilę, bo teraz jeszcze tam tutaj raczej czujemy lato niż jesień, ale to się za chwilę stanie, bo ja już widzę przez okno w sklepie, że jarzębiny zaczynają żółknieć, więc to już jest jesień. Więc my musimy pomyśleć o tym, żeby nasz organizm wzmacniać. I tutaj pierwsza opcja to jest sok z czarnego bzu. Sok z czarnego bzu możemy też w różnych formach przyjmować. Możemy kupić sobie taki sok niesłodzony, tłoczony na zimno, jak ten, który ja trzymam, ale możemy kupić sobie też syrop z czarnego bzu. Czyli tutaj na przykład mam z naszej polskiej marki Polska Róża syrop z czarnego bzu, tylko syrop będzie to już produkt słodzony. Bo to jest też taka rzecz, która często jest mylona, przynajmniej przez moich klientów, czym się różni sok od syropu. Sok uzyskujemy w ten sposób, że owoce tłoczymy i bez dodatku żadnych substancji wydobywamy sok z owoców. Żeby uzyskać syrop, to owoce zasypujemy cukrem i wtedy one puszczają sok pod wpływem tego cukru. Więc taki płyn, który uzyskamy, będzie słodki. I tutaj jakby syrop będzie się bardziej nadawał do herbaty jako dodatek, a nie na zasadzie, żeby go się po prostu napić. A jeśli chodzi o sok, to powinniśmy go spożywać 50 ml dziennie, żeby taką odporność budować. Ale